Na boisku Orlik przy szkole podstawowej w Strzegocinie został rozegrany turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kutno. Bardzo się cieszę, że zaproszenie przyjęło wiele drużyn, nie tylko z naszej gminy, ale i z powiatu i sąsiednich, tutaj ościennych gmin. Tak jak widać, tutaj są młodzi zawodnicy, myślę, że i też są. Jest kilku starszych, ale tutaj jest powyżej 18 roku życia. Każdy uczestnik może wziąć udział w tych zawodach. Udział wzięło 14 drużyn z Kutna i z powiatu kutnowskiego. Mecze prowadzone były przez sędziów każdy po 10 minut. Rozgrywki przeprowadzone w czterech grupach. Najwięcej emocji dostarczył widzom mecz finałowy pomiędzy Spartakiem Tartakiem a Egolitem Łanięta. Mecz zakończył się remisem 1-1, a o zwycięstwie zdecydowały rzuty karne. Więcej szczęścia mieli zawodnicy Spartaka. Zwycięstwo 3-2. Ostateczna klasyfikacja ukształtowała się następująco. Pierwsze miejsce Spartak Tartak, drugie miejsce Egolit Łanięta, trzecie miejsce GGS Byszew. W organizację przedsięwzięcia włączyły się także lokalne stowarzyszenia, strażacy z OSP Wroczyny, którzy zapewnili uczestnikom opiekę medyczną. Koła gospodyń ze Strzegocina, Komadzyna i Gołębiewka Nowego częstowały sportowców i widzów wyśmienitymi potrawami. O całe zaplecze techniczne zadbali strażacy z OSP Strzegocin. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał animator sportowy i opiekun boiska Orlik w Strzegocinie, pan Piotr Ziółkowski.